W tym momencie Cristiano Ronaldo nie wytrzymał i rzucił piłką w przeciwnika. Ten do niego podbiegł, no i zaczęła się przepychanka. Siemano, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kesek. W dzisiejszym odcinku obejrzymy nerwowe momenty w piłce nożnej. Na starcie chciałbym Wam powiedzieć, żebyście zostawili też łapkę w górę i kliknęli taki sam przycisk subskrybuj tam na dole. No i powoli przechodzimy do oglądania. No czasami jest tak, że piłkarze nie wytrzymują, no i dzieją się ciekawe rzeczy, które warto potem obejrzeć. No i widzimy tej sytuacji. Pirlo był trenerem Juventusu, tutaj Ronaldo był faulowany, no i pytał się sędziego, dlaczego nie użył VAR-u. No naszym, moim w sensie zdaniem powinien być rzut karny. Tutaj podchodzi Ronaldo do sędziego i widać, że mocno nie wytrzymał, zaczynał pokazywać palcami coś do sędziego. No i kolejne, tutaj mamy jedno wejście piłkarza Argentyny, no i widać, że się rozgotowało, no ewidentnie nie wytrzymał, no i zaczęła się bójka, wlecieli w niego. Za to no chyba powinna być żółta kartka dla Van Dijk'a, nawet bym powiedział, że czerwona nawet, no bo wbiegł w niego impetem, odepnął go. No i tutaj też Messi po tym meczu nie wytrzymał. No generalnie na Mistrzostwach Świata w 2022 roku było gorąco w tym meczu. Jakaś kolejna sytuacja. Oj, czerwona kartka. Jestem czerwoną za takie zachowanie, no nieźle. I VAR jeszcze rozwalił pięścią. Można i tak, no ewidentnie nie wytrzymał. Vini chyba był faulowany, tak, ale sędzia nie podyktał karnego. No i powiedział Albie, żeby... Znaczy Alba powiedział mu, żeby wstawał. Oj. I Vini został zmieniony. I proszę bardzo. Real gola strzelił, karma trochę wróciła. I Vini zaczął się cieszyć. Mocno zaczął celebrować. Oj, to nie ma karnego. Ale widać, że Vini miał pretensje. Piłkarze Barcelony też symuluje. Oj, ostro było. No Vini jeszcze palcami groził sędziemu, nieźle. Co jest? Co tutaj się wydarzyło? Vini zagotował się w tym meczu. Generalnie w tych meczach Barcelona jest ostra, ale tutaj teraz widzimy Bernardo Silva, chyba łokcia sprzedał. Oj, zagotowało się między nimi. I kobiety! Proszę bardzo. Trochę MMA. Jeden oddech na drugą. Co się dzieje? Co jest grane? Zagotowali się. Ojej, jeszcze jakiś kopniak poleciał od kibica. Takich rzeczy nie popieramy. Cztery-zero. No i widzimy mecz Barcelony. Messiemu buta ktoś zdjął. Ostre wejście. Chyba nawet buta mu rozwalił i pokazuje, że powinna to być żółta kartka. Messi zaczął sobie tutaj wiązać buta. Jeszcze dostał żółtą kartkę za opóźnienie gry? O co chodzi? Ja pierdolę, niemożliwe to jest, że dostał kartkę. Kolejna akcja. Widzimy tutaj Al Nassr, sędzia zakończył mecz. Ronaldo wykopał piłkę, bo wychodzili z dobrym kontratakiem. I za to jeszcze dostał żółtą kartkę. No i Ronaldo tutaj wziął jakiś mikrofon reportera i rzucił mu go do jeziora. Oj, jest kilka takich dziwnych sytuacji. Czy to był gol?
No bramka ewidentnie. Ale nie uznali gola Cristiano Ronaldo. I dostał żółtą kartkę jeszcze za to. Ajajaj. W ogóle dużo jest tej Cristiano Ronaldo. O kurde, zagotowało się. Oj, ale mu wszedł. Ostry fał. No i zaczęli się przepychać na środku boiska. Neymarito. Neymarito bawi się. Sędzia jeszcze mu tutaj coś gada, że prowokuje, Neymar mówi, że gra w piłkę i dostał za to żółtą kartkę. Nieźle. No Neymar miał ciężko w tej lidze. Kurde, to są prowokacje w tych meczach. Co jest grane? Gościu, co ma nerwy. Żółtą kartkę za to dostał. O kurde, aż mu wpierdzielił. Ostro. Widzimy kolejnego karnego. Ronaldo tutaj podchodzi. Przeciwnik rozwalił mu jedenastkę. Ronaldo rzucił w niego piłką, ten podbieg. Chcieli się przepychać. I Ronaldo strzelił gola Marcelo jeszcze wcześniej, zaczął to celebrować i jest brameczka. Ojojoj. No, czasami piłkarze nie wytrzymują i nerwy nie są do utrzymania na ich wodze. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole. Zapraszam Was na mojego Instagrama, na kanał Nadawczy. Wbijajcie koniecznie tam, zbieramy tam 10 000 ludzi i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemano.